Witam kłony, Łojciec z tej strony, Final Fantasy VII Rebirth, odcinek drugi. Traktuję oczywiście tym odcinkiem drugim z demo, które pojawiło się w PlayStation Store. Troszkę mi się zapomniało, że faktycznie rozpocząłem przygodę z tym demem. Natomiast przypomniał mi artykuł, albo kilka nawet artykułów, recenzji, że mamy grę 10 na 10, przepiękna grafika. Ja nie wiem, coś mi chyba uleciało, czegoś nie dostrzegłem, ewentualnie ktoś tutaj próbuje ogarnąć mnie jakimś prankiem. Dlatego sam postanowiłem, że to sprawdzę i tym samym skręcę, ewentualnie dokończę to demo. Te dema do tych Final Fantasy, tych japońskich gierek, najczęściej są dość długie. Pamiętam, że do 16 chyba 4 odcinki skręciłem. Dobra, nieistotne. Mamy tu teraz tak zwaną wspinaczkę. Jakby wspinaczka jest dość prosta i intuicyjna. Co ja tu włączyłem? Jakby nie widzę tutaj możliwości, żeby się zgubić. Tym bardziej, że nawet półki są pozaznaczane, po których powinniśmy skakać. Tutaj jedną sobie pominąłem. No i w dalszym ciągu będziemy teraz traktować mieczem wszystko, co spotkamy na drodze. Póki co spotkamy same jakieś owady. Mogę tu sobie usiąść, ale nie wiem, czy to jest dobry moment na siadanie. Off you go. Dobra, mamy tutaj Sephirotha teraz również w naszym teamie. Okej. Walę po prostu jak... Ile fabryka daje. Właśnie mówiłem o tych kamerach, że te kamery się zmieniają. Znaczy, gubią się. Daj, demet. Dobra, nie wiem, kiedy robaki zginęły. Nie wiem, czy mój kolega zdoła wyjść i uwolnić się z tych klatek, czy będę musiał mu pomóc. Jakby klatki nie podlegają tutaj. Mam nadzieję, że się teleportuje, bo widzę, że się zblokował biedny. Dobra, walić go. Nie będziemy patrzeć, jak on będzie się uwalniał. Nie ma niestety latarki. On już się uwolnił. Ptactwo wszelakie. Dobra, zabiliśmy ptoka. Ja tu stosuję różne jakieś sztuczki czarodziejskie. Nie ma latającego ptoka, ptok zginął. Tutaj są również drewniane skrzynki, które jak w każdej grze warto rozpierdzielać. Zielone, ciężko niezauważalne, znaczy ciężko nie dostrzec. Co tu mamy? Materia, okej. Okay. Turyndy teraz. Coś zaczynam gubić, jeżeli chodzi o... Czekajcie, stamtąd chyba przeszliśmy, tak? To może nie? Podejrzewam chyba bardziej w tą stronę. Zresztą widać tam znacznik zielony. Jezus, co mi tutaj się wciska? Ja już wiem co. Tutaj kółkiem zeskakujemy. Jakby wielkość areny sugeruje, że będziemy mieli tu chyba jakiegoś dużego bossa. Chociaż oczywiście istnieje duża możliwość i duże prawdopodobieństwo, chociaż mogę się mylić. A Mako Spring. Mako Spring. It's beautiful. Yeah, but if we keep using Mako to power our homes, springs like this will disappear, right? What are you talking about? Who told you that? My dad. And the mayor, if you must know. Except the planet's huge. Mako will never run out, right? Naturally formed materia. And look at the size of it. Astounding. For the Mako energy to condense into something like this, it must have taken an eternity. I've always wondered, how does materia let you cast spells exactly?
How did you ever get to be a soldier? To put it simply, the knowledge of the ancients is sealed within each orb. That knowledge not only connects us to the planet, it allows us to tap into her power. That's how we can use magic. Or so they say. Really? Magic sure is weird. I know someone who'd be livid to hear you call it weird. Or magic for that matter. I can just imagine what he'd say. It's an affront to science. Who? Hojo, from Research and Development. His predecessor was a great man, but him... he is anything but. We should press on. Okej. Przerywnik filmowy uważam za zakończony. Pobiegamy tutaj, posprawdzamy, bo oni tak latają. Nie da rady. Dobra, czyli jakby dalszy ciąg drogi bardziej w tą stronę, tym bardziej, że już na horyzoncie pojawiają się różnorodni przeciwnicy. First strike. Dobra, tego już mieliśmy okazję w poprzednim odcinku ubić. Jakby we dwóch tutaj, to powiem wam szczerze, że mi Sepiro tutaj się nieco zdrowotnie posypał, dlatego warto go nieco uzdrowić. W zasadzie Sepirotem dużo łatwiej się tutaj tłucze tych przeciwników. Dla mnie jest, powiem wam szczerze, dość duży chaos, jeżeli chodzi o tą walkę. Nie wiem, nie trafia to w ogóle do mnie. Oczywiście widzę te wszystkie możliwości, czyli zaklęcia, używanie przedmiotów. Czekajcie, jak ja mogę... A, dobra. Co tu się stanęło? Gdzie jest nasz... Dobra. Nie, z tą kamerą dzieje się coś niepokojącego. Dobra, ma znowu mam półki. No, widoczek ładny. Natomiast nie powala. Widziałem już ładniejsze. Cały czas się koncentruję na tych wszystkich informacjach. Że to przepiękny tytuł. Ojejku. Troszkę akcja w stylu Uncharted, Nathan Drake. Czyli urywająca się pod ciężarem półka skalna. Czekaj, to idą za mną? Idą za mną. Idą za nami? Ja nikogo nie widzę. Tam ktoś na dole chyba. O kurde! Co tu się dzieje? God damn it! Ona dostała w pierdziel. Te ptaki... Te ptaki są troszkę wkurzające. Dobra. Suma summarum zostały pokonane, natomiast wydaje mi się, że ta moja taktyka póki co, ewentualnie kompletny brak taktyki, przestanie się długo sprawdzać. Trzeba będzie chyba jednak troszkę bardziej się skoncentrować na tym, żeby oni w jakiś podejrzewa mają wspólne gdzieś te ataki. Można to jakoś łączyć na pewno. Jezus, tą muzykę to kuźwa chciałbym wyłączyć, szczerze powiedziawszy. Wow! Duży robok.
Oj. I got this. Sephiroth, take the lead. Sephiroth dostał. Kurde, co tu się dzieje? Change page. Niedobrze. Warto chyba czytać tam, co tam jest napisane. Wow. Po mnie tutaj zaraz... Zaczekajcie. Spells. Spells nie. Ale tu dostaję ostre sztuczki. Dobra. Czekajcie. Walgo. Chyba został pokonany. Natomiast teraz muszę podjąć temat tak zwanego leczenia. To będzie za mało. Trzeba podjąć próbę numer 2. Ten przeciwnik ewidentnie natruł krwi. Atak na pałę przestaje tutaj robić robotę. No dobra. Pierwszy większy pokonany. Trudniejszy może nie tyle co. Dobra, da się wejść. To się chyba przyda. Gdzie teraz? Czekajcie tu. Moment zawahania, podnieśliśmy. Teraz gdzie? Kurde. Muszę się rozejrzeć, bo powiem szczerze, że straciłem teraz... Przez chwilę rozeznanie w terenie. Tam powinniśmy się dostać? Chyba tak. O kurde, tam jest drabina. Oczywiście zwróćcie uwagi. Znowu robactwo. Kurde, tu nic nie widać. To jest po prostu jedna orgia kolorów. Idziemy tam, jest drabina kolejna. Wydaje mi się, że w tamtym kierunku, ale zanim tam pójdę, jeszcze zobaczę tutaj. Widzę jakiś znak zapytania, nie wiem czy to jest mój punkt docelowy, czy... Wow, tu jest ten chyba moment, kiedy będę musiał wyssać... ...te radioaktywne wyziewy. Czekajcie, to chyba to było urządzenie, w którym tego gazu się... ...można w ten sposób pozbyć. Nie wiem, no wygląda to tak dla mnie, powiem wam szczerze, średnio. Nie wiem, czy ten kabel tu mi starczy? No, long enough, aha, dobra.
Dobra, czyli trzeba będzie otworzyć teraz bramę. Takie logiczne drobiazgi. Ja pierdzielę. Ktoś uznał, że tego typu przerywnik będzie ciekawy. Tak trochę wygląda jak ci, co tam myją podłogi w Tesco, czy tam w innym markecie. Podobnych maszyn używałem. Może nieco mniejszych, natomiast troszkę mają inne zastosowania. Znaczy, obsługa taka sama. Dziewczyna mi się tu blokuje. Dobra, teraz będziemy musieli jeszcze tą jedną plamkę zieloną wciągnąć. Dzięki temu nam się tutaj teraz otworzyła tak zwana winda. Unlock the elevator. Jak tam chłopaki ze zdrowiem? Muszę spojrzeć. U Klauda to bym jeszcze trochę podleczył. No dobra, teraz jest dobrze. Oj, następna skrzynka. Tak długo już tu idę, powiem wam szczerze, że zapomniałem w jakim celu. To jest drabina, ale zanim na drabinę, to może spójrzmy, co tu się będzie działo. Dlaczego tu jest tak ciemno? Dobra, przerywnik filmowy, zobaczymy, gdzie nas przywiało. Trochę zielono się zrobiło, ten zielony kolor mnie nic niepokoi. Tu mamy jakiegoś wielkoluda. Get back. To już wygląda zajście epicko. Goddammit, co ja mam teraz zrobić, jakby przed chwilą jakiś ptaszek pokonał? Kurde, tu będzie do zjechania ten pasek okrutny. Kurde, trzeba uważać. Wow, wow. Co on robi? O, muszę jednak... Czekajcie. No nie, on jest w miarę dobrze zdrowotnie się jeszcze trzyma. Kurde, balans. Puść go. Przebieg się drapał mnie. Chyba dostał trochę w pierdziel. Tu chłopaki teraz w tandemie. Ktoś mu chyba obcięli jakąś część. Będzie runda druga. Co ja mam teraz zrobić z nimi? Kurde, jak ja mam tam się dostać? Czekajcie. O kurde, nie. Czekajcie, dobrze, że można zatrzymać na chwilę.
Czemu nie mogę teraz? Aha. Bo się pilota nie chciałbym stracić. Kurde, co jest? Znowu? Znowu go porwał. Dobra, też by się przydało, żebym nieco zdrowia wciągnął. God damn it. Nie wiem, czy on spadnie? Jak to się dzieje? Dobra, runął na ziemię. Dobra, teraz można go ładować. Dawać chłopaki, ładować go, bo ma... Nie to! Ja tu nic nie widzę, poważnie, dla mnie... Nie wiem, czy to uciekło, czy... Such a puppy. Stay alert. Follow my lead. Copy. Wo, kurde, jak się kwadraty tu raz wystrywa. You're gonna need my help. We need to work together. Czekajcie, muszę jakiś na siebie rzucić i na Clouda. Czekaj ta. No tyle zjechałem, że wydaje mi się, że... Kurde, znowu go zapali. Dawać go, ładować go, chłopaki. Ja pierdzielę. Czekaj, to bo Cloud ledwo żyje. Pilota, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Co on robi? Dobra, ładujemy go teraz, ile wlezie. Mam nadzieję, że to już będzie koniec tego gnoja. Chyba tak. Te filmiki przerywnikowe faktycznie ładnie się prezentują. No nie wiem. Co
cała orgia bezsensownego klikania. Przynajmniej dla mnie. Faktycznie tam jedyne, na czym starałem się panować, to żeby zdrowia nie stracili na tyle, że będą zdychać. Okay, hold up. Maybe I'm missing something here. But everything you've said makes Sephiroth sound like a stand-up guy. Well, he was. And now he's pure evil, trying to kill everyone on the planet. Help me to understand this shit. Tell me something that'll really make my blood boil. Oh, I will. I will. Wait out here, Tifa. No way! I want to go too. Please? Sorry, no civilians. Even if we weren't on a mission. Come on! Keep the young lady safe. A, to ten ogórek. On jest... Jeden już ogórek nie żyje. You better keep me safe. Dobra, w zasadzie myślałem, że będzie koniec tego dema. Pokonanie tego wielkiego potworzyra. Czekajcie, obejrzymy tutaj sobie jeszcze boczki. Dobra, włazimy. Chyba trafimy w tą dziurę. Właź, gdzie ty lecisz. Nie spodziewałem się, że wszystkie systemy go. Myślałeś, że będzie running a reduced output. Jak most last gen models. Then let me guess. Villagers don't have a clue about this. Knowing Shinra? Of course not. The company really needs to be more transparent. Call that to the president. What exactly is the problem with this place? The people in charge. While most reactors are under the jurisdiction of urban planning, this one is overseen by R&D. Huh. Why do I suddenly have a bad feeling about this? Whatever you see here, not to speak of it. Oh, I won't. Znowu dość duża otwarta przestrzeń. Hangarowa tym razem do odmiany. Gdzie my tam mamy iść? Ziomuś. Jakaś furteczka. Kurde, co jest w mordejerze? A, tu jest, dobra. Ale mają rozmach, ewidentnie. Niektóre otwarte przestrzenie sugerują, że będzie zaraz multum wrogów. Okazuje się, że nikogo nie ma. Tu coś chyba wyrwało. Wygnietły się drzwi. O, czy jest obserwacja z góry? Coś na nas zerka. Komuś z mordy kapie. Ślina. A to ta drobnica jakaś. Hojo, you are really something. Hojo. What are those things? Genova. Genova? Genova. Wasn't that... To jest jego matka, która... Aha, dobra, bo jego matka umarła, rodząc go. I miała na imię Genova. Chyba ten reaktor został najczęściej tak nazwany.
Domysły i spekulacje oczywiście. O Jezus, zaczyna coś w gorkach syczeć. Coś się ugotowało. No, pójść mody i jeszcze raz. Trzy razy wydaje mi się, że będzie optymalną ilością. Ale chyba mi się tylko wydawało. Jeszcze raz? Dobra, starszy. Cool, back inside. No? Właź, młody, właź. What are you doing? These pods were built for the production of artificial materia. But Hojo repurposed them as incubators. Cages for animals. Mako. All to birth a new breed of monster. But he didn't stop at animals. Oh no. Neither were other subjects. Kurde! Taki ziemniak! Teraz to połączył te kropki? Te przerywniki i unik jak u Kojimy. Eventually we went back to the inn. But when we got there, Sephiroth locked himself in his room. The mayor had been looking forward to having dinner with bona fide soldiers, so he didn't take the news too well. Dad had to put up with his belly aching for hours afterward. No, Tifa nam wyrosłaś, wam powiem. Tifa to była ta w kapelutku, to jest bardziej dojrzała wersja. What about Sephiroth? What happened to him? He left. Didn't tell a soul where he was going. Nie ma Sephirotha. I met Sephiroth as he was heading for Shinra Manor.
And he acted like I wasn't even there. Busy, I suppose. He's holed up inside the mansion. Something's been off ever since he came back from the reactor. Too much exposure to Mako? Then we ought to bring him some medicine. No, wiesz, jak ma latarkę. Worried villagers. Shinra Manor was the biggest building in town. And older than the reactor, the company used to conduct research there, back when they were still a small manufacturer. Even so, the rent on that plot was basically what kept the village afloat. Well, here we are. Dobra, wejdziemy do tego dworku. Nie wiem, czemu tutaj można szybciej biegać. To wszystko jest. Sephiroth was nowhere to be seen. To była winda. Ta gra mocno stoi windą, bym powiedział. Dużo jest skorzystane z tych wind. Jezus, kto by się spodziewał? Nie wiedziałem, że miał basement. To było news to me too. Doubt anyone in the village had a clue. Troszkę kroki mi się przyspieszyły. Jest, znaleziony chłop. Excavated from a 2,000-year-old rock layer, a life form in stasis. Professor Gast named this life form Genova. MEGL 77-1977. Genova verified as an ancient. MEGL 913-1977. Genova project approved. So, they named the life form Genova. And once they understood what she was, they grew ambitious. Hey, Sephiroth. What you got there? Leave me be. And that was it. He stayed holed up in the basement. Reading, reading, like a man possessed. No, przeczytał chyba wszystkie książki tutaj. God damn it. Powiem szczerze, oni mają źle dobrane tutaj. Za długie są te scenki. Tu się po prostu mniej, więcej ogląda niż gra. We got Genova. A locked reactor door. The name of Sephiroth's mother. An ancient. Ah, screw it. Racking my brain's not gonna get me anywhere. May as well just ask the guy. I znowu filmik. Matko, to tak jak w Jakuzie próbowałem kiedyś grać, ale jest jedna bitka, a potem 20 minut filmików. Ah, Cloud. I've come across the most fascinating passage. The specimen found in strata dating back 2,000 years smiled with what could only be described as ethereal grace. Though the truth eluded me at first, I later determined that she was an ancient, or a steward of the planet, as they are referred to in legend. She needed a name, and so I dubbed her Genova.
The Genova project was approved soon after. A bold initiative to resurrect the long-dead ancients. An initiative that resulted in my conception. Or rather, my creation. The crowning glory of Professor Gas. Wondrous experiment. He created you? No, zielone oko. On również został stworzony, zresztą tam mu się te kropki połączyły. Niczym ten potwór z tego zielonego gazu. Gałganem. Dobra, światło zgasło. I keep asking myself, why couldn't I have come too sooner? If I had, maybe I could have saved the village. Or tried, at least. Spolił wszystko. What? What? No dobra, biegniemy. Hey, you! Get in there! The villagers need your help! Nie mam. Warning. Hurry to the village. No dobrze, co mi tutaj gada? Warning, a gdzie jest ten village? Keep moving! Go! Tu jest, kurde, ja tam leciałem, biegłem, dobra. Tego belka zabiło mało co. Jocha płonie. Nie, nie wierzę w to. Będzie mi kulał. Second mom. Gdzie to było? Która to była chałupa? Ale co to za w ogóle za zabieg, żeby zrobić kulawego Clouda, żeby to dłużej trwało? Świadostwo! Rozumiem, że mam obejrzeć sobie tu ogrom zniszczeń, ale bez przesady. Gdzie ten dom, ten jego mamy? Czy tu w ogóle jest jakieś przejście? A, tędy. Gdzie chyba gubernator, ja się nie mylę. A jest dom, dobra. Dojdziemy tam chyba. Jezu. Aha, nie dojdziemy. Przeskoczysz? Nie dasz rady? Ja pierdzie. Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Kurde, nie, no niemożliwe to jest, żeby oni tak zrobili. Ja nie wiem, czemu ta gra zasłużyła na 10 na 10. Według różnorakich ocen. No nie, on może jeszcze nie. Schylić się będziesz mógł? Dobra, schyli się. No, pierdziel.
Dawaj, dziadu. Tam jest woda, można było to jakoś puknąć. No właśnie. Tam chyba jednak wody nie było. Dobra, przedłużaj ta bardziej. Tak, no widać, że się nic nie stało. Jeżeli jest w domu, to raczej słabo to widzę. Czekajcie, teraz jakby nieco przyspieszył. Filmik. Miałem tak rozpisane te sceny. Ten dramatyzm to jest... Hey, you there. You're gonna be okay. Don't worry. I got you. Come on, let's get you up. O kurka wodna. Czy on tu nadal jest? Że mu się te włosy nie zajęły ogniem. Chcemy próbować tu z nim walczyć? Chyba nie. Prawda się czołgał za nim. Ja pierdziele, nie. Tam dobija po prostu. Po co tamten się odzywał? Leżeć i udawać, że nie żyje. Sick son of a bitch. Chyba po tej blaszce będziemy się śledzić. Nie, to jest masakra, nie? Nie, na co oni czekają? Strzelać, kuźwa! Wieśniaki, strzelać! Muszę się samobójstwo popełnić. No idź! No idź! Ja pierdziele, nienawidzę takich momentów w grze. Co to, do czego to ma służyć? Ta gra jest kuźwa na pewno na 100 godzin, to po co jeszcze takie kuźwa wrzucać elementy? Tu ludzie będą miesiącami w to grali. Czekaj, to się podniósł. A co to oznacza tak naprawdę? A czy oni czekali, aż Cloud się podniesie, żeby... Kurwa, strzelaj dziadu, urodziaty. Strzelej! Większych debili to już dawno nie widziałem gra. Głowa spadła. Kapelusz. Już wiem... A, Tifa będzie miała. Zahipnotyzowany. Nie, no nie podejmujmy walki z nim. Ja u nich te postacie, on strasznie podobny jest do Dante w ogóle. Oni mają jakąś taką... Taki sposób tworzenia męskich postaci, które są bardzo podobne do kobiety. Nie wiem, czemu to ma służyć. Koniec. Dobra, skończyłem to demo.
nie jestem zachwycony, nie wiem skąd te dychy, nie kupię tej gry, nie wiem o co chodzi, jakby całe uniwersum to nie jest moja bajka, tutaj te niektóre rozwiązania rozgrywkowe dla mnie kaplica. Dobra, z mojej strony to wszystko, serdecznie was pozdrawiam, zapraszam niedługo na materiał u mnie na kanale kolejne oraz te starsze, jeżeli ktoś ma ochotę, także trzymajcie się, na razie, cześć.